Nagłe wypadki. In case of emergency. Zdrowie. Health. Czy może mi Pan pomóc znaleźć najbliższy gabinet lekarski? Could you help me find the nearest surgery? Jaki jest numer na pogotowie? What's the ambulance phone number? Czy możesz wezwać lekarza? Could you call for a doctor? Karetkę. Ambulance. Muszę pójść do lekarza. I need to go to the doctor's. Ile kosztuje wizyta domowa? How much is a home visit? Co panu dolega? What's wrong with you? Źle pan wygląda. You look poorly. Źle się czuję. I feel really rough. Boli mnie głowa. I've got a headache. Boli mnie żołądek. I've got stomachache. Boli mnie serce. I've got a pain in my heart. Boli mnie szyja. I've got a pain in my neck. Boli mnie noga w kostce. I've got a pain in my ankle. Boli mnie gardło. I've got a sore throat. Jestem przeziębiony. I've got a bad cold. Mam katar. My nose is running. Jest mi niedobrze. I feel sick. Straciłem apetyt. I've lost my appetite. Czuję, że zaraz zemdleję. I feel like I'm going to faint. Mam zawroty głowy. I feel dizzy. Mam biegunkę. I've got diarrhea. Mam gorączkę. I've got a fever. Mam wysypkę. I've got a rash. Chyba się zatrułem. I think I've got food poisoning. Coś mnie ukąsiło. I've been bitten by an insect. Zostałem pogryziony przez psa. I've been bitten by a dog. Nie byłem szczepiony przeciw tężcowi. Krwawię. On stracił przytomność. He's lost Nie mogę spać. I can't sleep. Mam wysokie ciśnienie. I've got high blood pressure. Mam cukrzycę. I'm diabetic. Dwa lata temu miałem zawał serca. I had a heart attack two years ago. Jestem w ciąży. I'm pregnant. Proszę głęboko oddychać. Breathe deeply, please. Wdech. Inhale. Wydech. Exhale. Czy bierze pan jakieś leki? Do you take any medicines? Co pan jadł wczoraj? What did you eat yesterday? Proszę się rozebrać. Please take your clothes off. Proszę się położyć. Please lie down. Czy jest pan na coś uczulony? Are you allergic to anything? Jaką ma pan grupę krwi? What's your blood group? Czy to będzie bolało? Is it going to hurt? Czy jest pan ubezpieczony? Are you insured? Proszę zażywać to trzy razy dziennie przed posiłkiem. Take this three times a day before a meal. Powinna pani leżeć w łóżku przez co najmniej 5 dni. You should stay in bed for at least five days. Proszę brać antybiotyk co 12 godzin przez 10 dni. Take the antibiotic every 12 hours for 10 days. Czy to coś poważnego? Is it serious? Proszę nie zażywać więcej niż zalecona dawka. Do not take more than the stated dose. Proszę przyjść za tydzień na kontrolę. Come in a week's time for a follow-up visit, please. Proszę zgłosić się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią. Consult your doctor if the symptoms persist. Czy ten lek jest na receptę? Is it a prescription drug? Proszę o coś przeciwbulowego. I'd like a painkiller, please. Muszę pójść do dentysty. I need to go to the dentist. Mam świeży oddech. I have bad breath. boli mnie ząb. I've got toothache. Chyba złamał mi się ząb. My tooth is broken, I'm afraid. Wypadła mi plomba. I've lost a filling. Mam wrażliwe zęby. I've got sensitive teeth. Poproszę o znieczulenie. I'd like to have a local anesthetic, please. Czy można jeszcze wyleczyć ten ząb? Can this tooth be treated? Niestety, będę musiał usunąć ten ząb. Unfortunately, I'll have to extract this tooth. Zepsuła mi się proteza. My denture is broken. Czy może pan założyć tymczasowy o patronek? Could you fix a temporary filling, please? Poproszę o rachunek do rozliczenia ubezpieczenia. Can I have a receipt for an insurance settlement?